Monika Geryk, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moimi gośćmi są Sławomierz Janiszewski, wieloletni samorządowiec, prezes Zarządu Miejskiego Koła PSL. Dzień dobry. Witam. Oraz Przemysław Staniszewski, pierwszy zastępca prezydenta miasta Zgierza. Dzień dobry. Witam serdecznie. A dzisiejszym tematem rozmowy jest wprowadzany program ochrony środowiska dla miasta gminy Zgierz. Panie prezydencie, pierwsze pytanie do pana. Na najbliższej sesji 24 kwietnia ma zostać przyjęty gminny program ochrony środowiska dla naszego miasta. Do najbliższego poniedziałku 14 kwietnia Zgierzanie mogą wnosić swoje uwagi. Czy je wnoszą, a jeśli tak, to czego dotyczą? Przede wszystkim, pani redaktor, rzeczywiście program jest już długi czas wywieszone na stronach internetowych miasta. Jest dostępny szerokiemu gremium. Można się z nim zapoznać, jeżeli by były pytania, trudność znalezienia, zawsze służymy radą i pomocą. Na tą chwilę pragnę zauważyć, niestety, może niestety właśnie, nie ma żadnych uwag do programu ochrony środowiska, jaki będzie podejmowany na najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza. Czekamy na nie do 14 kwietnia, tak jak pani wspomniała. Myślę, że pewne uwagi na pewno się pojawią. Były one zgłaszane podczas już wcześniejszego wyłożenia, udostępnienia tego materiału. Weźmiemy je również pod uwagę. Ten dokument został opracowany przez wykonawcę zewnętrznego, mający stosowne uprawnienia i wiedzę. Został zaopiniowany przez właściwe instytucje, w związku z czym będzie dalej procedowany. Panie Sławomierzu, na sesjach przychodzi pan na sesję. W punkcie zapytania i interpelacje mieszkańców. Ma pan zawsze wiele uwag dotyczących owego programu, że jest wprowadzony tak późno. Mówi pan też, że pani prezydent się nie wywiązuje ze swojego zadania. Też to trochę dziwi mieszkańców, dlatego że to pan ją desygnował na stanowisko prezydenta z partii PSL-u. Jakie tam są teraz między wami zagrywki? Czy pani prezydent jest dalej w PSL-u, czy nie? Czy została wyrzucona, czy sama się zawiesiła w obowiązkach? To jest już zupełnie inna bajka. Co jest nie tak z tym programem według pana? Ale ja nie powiem o bajce. Ja chcę powiedzieć o ważnych sprawach dla miasta. Prezydentura pani Iwony Wieczorek to nie jest moja desygnacja, to jest desygnowanie przez Komitet Wyborczy PSL-u, żeby była jasna sytuacja. Ale pan jest prezesem tego koła miejskiego. Dobrze, ale ja uporządkuję sytuację, bo w pytaniu pani były co najmniej 5 pytań i króciutko odpowiem, żeby była jasna rzecz. Komitet Wyborczy PSL-u zgłosił panią Iwonę Wieczorek na prezydenta miasta Zgierza, wygrała wybory i to jest chluba dla kandydatki. Natomiast w żadnym wypadku nie mieliśmy jako koło miejskie PSL-u żadnego wpływu na to, co robiła pani prezydent. Pani prezydent została przejęta, ja tak delikatnie powiem, przez pewne grupy albo interesów, albo faktycznie rzecz biorąc tą grupę, która dzisiaj rządzi w mieście, czyli Polskie Stronnictwo, PiS, Prawo i Sprawiedliwość, SLD oraz grupę radnego Sokoła. To trzeba jasno sobie powiedzieć. PSL jest dostawką do tej sytuacji, mając dwoje radnych nie mających wpływu z różnych jeszcze innych powodów personalnych na to, co się dzieje. To jest po pierwsze. Panie prezesie, ja panu wejdę słowo. Ja tylko, jeżeli chodzi, ale obydwaj panowie, pan Skupiński i pan Pelikan za każdym razem podnoszą grzecznie rączki, ale kiedy jest absolutorium. Ale to jest kwestia, wiecie dlaczego między innymi, z jakiego powodu pewnej zależności, pewnych uzależnień związanych z realiami. Ale oni nie decydują o kształcie na dzisiaj. Decydują radni PiSu, SLD i klubu radnego pana Jerzego Sokoła. Ale mówię o innych rzeczy, chcę powiedzieć. Bo po co mamy tworzyć pewną atmosferę nieporządku. Pani Iwona Wieczorek została od początku, od co najmniej 2 lat krytycznie oceniana przez koło miejskie PSL-u. Skończyło się to tym, że została 3 lutego skreślona. Nie przyszła na zebranie tego roku z listy członków i trikiem było ze strony pani prezydent ogłoszenie, że zawiesza członkostwo. Prawomocnie zebranie ogólne 31 marca tego roku zatwierdziło uchwałę z 3 lutego skreślającą panią Iwonę Wieczorek z listy PSL-u. Uporządkujmy sytuację. Pani Iwona Wieczorek nie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. I teraz można mówić, że wszystko, co robi, robi źle. Nie, wcale nieprawda. Mieliśmy odwagę, ja osobiście miałem odwagę. Państwo możecie wejść na stronę internetową www.psl.tam. Myślnik odpowiednio jest wyszukiwarka, natychmiast znajdzie. Od 2011 roku krytykowaliśmy działania pani prezydent, ale można powiedzieć nieskutecznie, bo jak powiedziałem, pani prezydent była pod wpływem pewnych grup interesów, po pierwsze, i tych partii, które faktycznie rzecz biorąc decydują o losie miasta. Też pan tak uważa? No, panie redaktorze, jeżeli mogę, myślę, że nie do końca tak jest, panie mecenasie. Nie zgodzę się z tym, że była pod wpływem. Oczywiście jesteśmy współrządzącymi w tym mieście z racji tego, jaki układ sił politycznych
jeżeli można tak to nazwać, pojawił się w jednostce samorządu terytorialnego w Radzie Miasta. No, takie ludzie dokonali wyboru, trzeba się z tym pogodzić. Na zasadzie współrządzenia trzeba móc działać w tym mieście i robić wszystko, jakby było najlepiej. Nie zgodzę się też z tym, że pani prezydent w żaden sposób nie reprezentowała Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo uczestniczyła w wielu spotkaniach. I to na szczeblu władz tych najwyższych. To już między państwem jest tak naprawdę kwestia oceny tego, jak to wygląda. Ale wolałbym, pani redaktor, żebyśmy nie mówili dzisiaj o PSL-u, jeżeli mogę dokończyć. O ochronie środowiska. Bo to jest najważniejszy problem dzisiejszego spotkania. Wróćmy do tematu. No co właśnie. Jest nie tak w tym programie? Dlaczego pan go krytykuje na sesji? Proszę? Krytykuję z góry. To, co pan prezydent mówi, to jest smutne. Nie smutne w sensie uporządkowania sytuacji. Bo powiedzmy sobie szczerze. Proszę państwa, ja wielokrotnie apeluję do mieszkańców miasta Zgierza. Kiedyś tu miałem taki program parę lat temu, gdzie mówiliśmy o sprawach dotyczących w ogóle ekologii, o tym, co się dzieje w mieście. I wtedy powiedziałem, Zgierzanie, obudźcie się. I powtarzam jeszcze raz, Zgierzanie, obudźcie się. Patrzcie na to, co się dzieje w mieście. Wstańcie z kolan, bo taka sytuacja jest obecnie. Dwa zdania muszę nawiązać do czegoś, co było niby przeszłością już jest, ale niedokończono, a związane z programem ochrony środowiska. Mianowicie do kwestii tak zwanej, w cudzysłowie, zakładu termicznej obróbki odpadów, a jednocześnie tak zwanej spalarni, jak się mówi popularnie. Powiem krótko i odpowiadając za swoje słowa jako prawnik, to mieszkańcy Zgierza, nie mówiąc o radnych, zostali totalnie wprowadzeni w błąd przez prezydent miasta Zgierza Iwonę Wieczorek. W maju 2011 roku została wprowadzona do uchwały o rewitalizacji centrum miasta Zgierza zapis, że ma być zakład termicznej obróbki odpadów, który rozwiąże problem odpadów w Zgierzu. Kłamstwo. Absolutnie wtedy zakładano coś, co z góry jest zupełnie inną rzeczą, ale o których nie widzieli radni i nie widzieli w ogóle mieszkańcy miasta. Dopiero w kwietniu 2012 roku, po wydanej decyzji środowiskowej, okazało się, że tam nie mogą być spalane absolutnie odpady komunalne ani odpady z lagun. Proszę państwa, dlaczego to mówię? Dlatego, że już nie mówię o kwestii dotyczącej toku tej sprawy, odpowiedzialności, wydanych warunków zawodowych, tylko chcę nawiązać do jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo to, co się dzieje z programem ochrony środowiska, to powiem, jest to recydywa, jest to skandaliczne z punktu widzenia tego, co społeczeństwo miasta powinno wiedzieć w nowoczesnym mieście w okresie partycypacji społeczeństwa w ważnych sprawach dla miasta. Rozśmieszyłem się ostatnio, przepraszam, w bardzo poważnym temacie. Relacjonujecie państwo jako telewizja znakomite nieraz programy. 3-4 tygodnie temu był program na temat partycypacji społecznej społeczeństwa w różnych trudnych sprawach w mieście. Była obecna pani prezydent i kilka osób, szczególnie te osoby, które relacjonowały, była pusta sala. Dlaczego o tym mówię także? Z prostego powodu. Bo to, co jest z programem ochrony środowiska, to jest kpina. Nie w sensie tym, że nadano bieg określonej sprawie, bo my o tym już mówiliśmy 3 lata temu, tylko o tym, w jaki sposób to jest załatwiane. Ja sobie zrobiłem ściągę, wychodząc dzisiaj rano z domu, idąc do pracy zawodowej i proszę państwa, to jest, proszę wejść na stronę Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. Wejść w ochronę środowiska, znaleźć program i prognozę ochrony środowiska i oprócz programu i tym, gdyby ktoś nie był dobrze zorientowany, gdyby ktoś wszedł w obwieszczenia, to w obwieszczeniach nie ma w ogóle nic, żadnej informacji, że do 14 kwietnia ma być zgłaszane uwagi przez mieszkańców. Panie prezydencie. Od razu się odnoszę jak najbardziej. No, panie mecenasie, pan dobrze najlepiej wie, że pewne procedury w zakresie terminów, sposobu upublicznienia informacji w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji są narzucane przepisami prawa i tak naprawdę gmina miasta Zgierz, kierując się przede wszystkim w tym zakresie, podejmuje czynności. Tak jak pan słusznie zauważył, program został podjęty. Jak tylko się pojawiłem w tym urzędzie, podjąłem decyzję o tym, że należy zrobić coś tym fantem. Zabezpieczyliśmy środki w 2012 roku na budżet roku 2013. Podjęte zostały prace, wyłoniony wykonawca i te czynności stały się
faktem i zostały realizowane. Mamy w tym momencie, jesteśmy w przededniu tak naprawdę jego uchwalania. Panie prezydencie, nie zgodzę się z panem stwierdzeniem. Przepraszam. Co do kwestii związanych z merytorycznymi zapisami tego programu, są określone one przez wykonawcę realizujące na zlecenie miasta te wszystkie sprawy. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Prognoza została w tym zakresie również określona. Czekamy na informacje z sanepidu. Myślę, że to pozwoli tak naprawdę podjąć ten temat. Rzeczą jasną jest, i o tym wspomniałem na początku naszego tutaj dzisiejszego spotkania, że jeżeli ma ktoś jakieś pytania w tym zakresie, zawsze służymy radą i pomocą. Nie tylko pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, ja również zawsze służę radą i pomocą. Jeżeli jest chęć zapytania, akurat pan się w tym zakresie dobrze orientuje, bo pan się interesuje tą problematyką od dłuższego czasu i chwała za to. Chciałbym, żeby tak większość zwierzeń się interesowała. Dobrze, ale... Natomiast myślę, że to jest pierwszy krok do tego, aby regulować kwestię związaną ze środowiskiem w naszym mieście w sposób właściwy. Pani redaktor, panie prezydencie, to co pan mówi jest tylko formalną, niby porządkową rzeczą. Natomiast ja chcę dotknąć dwóch rzeczy, o których nie mówiłem dotychczas, merytorycznych. Ale pani redaktor pozwoli, niezwykle ważne sprawy. Z punktu widzenia formalnego miasto w sierpniu w ubiegłym roku dało do zlecenia firmie Atmo opracowanie projektu programu ochrony środowiska. Oświadczam odpowiedzialnie, publicznie. W czerwcu. Czy w czerwcu, ale w sierpniu został oddany materiał, panie prezydencie. Tak. Do września była informacja w biuletynie publicznym zgłaszania uwag do określonej daty. Koło Miejskie Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyło w dacie zakreślonej przez prezydenta, czyli 3 października w ubiegłym roku, uwagi obszerne, kwestionujące w ogóle ten projekt i uważające, że ten projekt powinien być, krótko mówiąc, wyrzucony do kosza. Proszę państwa, prezydent miasta zniosła datę, niezgodnie w ogóle z jakimkolwiek przepisami, datę, do której miało być zakreślone uwagi, które zostały zgłoszone, i te uwagi zostały włożone chyba do szuflady, pani prezydent, a nie oddane do opiniowania przez instytucje, które pan prezydent przed chwilą wymienił. Powiem krótko, to jest skandal. Te uwagi nie były przedmiotem uwag tych instytucji, które opiniują ten dokument. I dzisiaj powstaje następująca dalsza rzecz. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ten projekt programu, gminny projekt programu ochrony środowiska, opracowany w sierpniu w ubiegłego roku, czeka kilka miesięcy na to, żeby była opracowana prognoza, zgodnie z zaleceniami instytucji z Łodzi, prognoza do tego projektu. Prognoza jest opracowana w marcu bieżącego roku. Na sesji w grudniu zapytałem się radnych, czy ktokolwiek z nas radnych projekt programu ochrony środowiska. Odpowiedź była krótka, nie. Panie Sławomierze, ale dokończę jedno zdanie, pani redaktor. To co pan mówi, jak to są przepychanki partyjne w tym momencie. Proszę? To są przepychanki partyjne. Mamy dokument. Jaką przepychanki? Kim partyjne? Mówi pan, że ale jakie przepychanki partyjne? Mamy ale pani mnie obraża. Pani mnie obraża, mówiąc o przepychankach. Ja mówię do społeczeństwa, a pani mówi o przepychankach za szuflą. Ja zaprosiłam dzisiaj pana, żebyśmy porozmawiali o całym dokumencie. Co w tym dokumencie mówię, jest nie tak? Ja chcę dokończyć ważną rzecz. Pani stwarza, ja nie wiem, zaszufladkowanie mnie do układów partyjnych jest nieporozumieniem. Proszę pani, to jest skandal, że pani tak formułuje pewną rzecz. Chcę dokończyć o prognozie. Prognoza, podobnie jak i projekt, został na dzisiaj i będzie w określonym terminie totalnie skrytykowany przez także Koło Miejskie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale ja powiem o ważniejszej kwestii. Panie prezydencie, to co pan mówi, to jest żenujące. Przecież w 2012 roku został opracowany regulamin konsultacji społecznych. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i zgodnie z ustawą z 2001 roku i zgodnie z ustawą niezwykle ważną o udziale społeczeństwa w opracowaniu takich dokumentów, a tym dokumentem jest program ochrony środowiska, prezydent miasta w ważnych sprawach, a to jest ważna sprawa, powinna zarządzić konsultację. Pani prezydent niczego nie zrobiła. W BIP-ie nie wiadomo, jak to znaleźć, trudno. Termin jest zakreślony i społeczeństwo niewiedzące, o co chodzi, nie interesujące się pod dzień codzienny dla społeczeństwa, jest bardzo trudny, ma zgłosić w określonym terminie uwagi. Jest powtórka z historii dotyczącej także, tak jak powiedziałem, taka sama procedura była zachowana bez konsultacji społecznych co do spalarni odpadów. Pogratulować takiemu działaniu prezydenta miasta, pani Iwony Wieczorek. To nie jest kwestia... Proszę pani, być może komuś zgrabnie jest mówić, że to są rozgrywki międzypartyjne albo jakieś rozgrywki personalne pomiędzy mną a panią Iwoną Wieczorek.
Nie wolno tak klasyfikować jakichkolwiek rzeczy. To jest problem społeczny. Jeżeli ktokolwiek w tym mieście, ja wiem, ktokolwiek tak może myśleć lub, przepraszam za określenie, formułować pewne rzeczy, żeby zbić taką formułę, jest to niedopuszczalne, karygodne i skandaliczne. Państwo macie pewną misję. Misję pokazywania Panie prawdy. Panie Sławomierzu, zagłębia się mogę podziękować w ogóle, że taki program się odbył. Chciałam tylko powiedzieć, proszę Państwa, i nie oszukujmy się, bo większość Zgierza nawet nie wie, gdzie w Urzędzie Miasta jest sala obrad Rady Miasta Zgierza. A to jest wina kogo? Prezydenta miasta. Więc, przepraszam uprzejmie. Pytam się tylko, jakie są Pana uwagi do tego programu, bo chciałabym wiedzieć... Tak, merytoryczne. Pani redaktor, uspokójmy sytuację. Na trzech stronach czy czterech złożyliśmy uwagi 3 października czy 2 października w ubiegłym roku. Te uwagi, przepraszam, powinny być opublikowane na stronie BIP-u zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Pani prezydent nie opublikowała w ogóle tych danych, przepraszam, nie opublikowała tych danych. Społeczeństwu nie jest to znane. Pani prezydent zamiata wszystko pod dywan. To jest metoda pani prezydent, przepraszam Dlaczego bardzo. Dlaczego to nie zostało opublikowane? Panie redaktor, pan mecenas dobrze wie, że termin, który był zakreślony ze względu na konieczność przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska spowodował, iż nie mogliśmy procedować w normalnym terminie programu ochrony środowiska po jego wykonaniu przez firmę Atmoex. Z tego względu, jeżeli były ale zalecenia... Ale przyzna pan, że uwagi powinny być opublikowane na stronie BIP-u. Jeżeli mogę, panie mecenasie, dokończyć. Była panu przekazywana informacja również, że w związku z zaistniałym faktem termin pozostaje niedookreślony z racji tego, że program będzie w właściwy sposób zgodnie z przepisami ustawy wyłożony. W tym momencie mamy określony termin od 21 marca do 14 kwietnia na składanie uwag i w tym momencie będzie możliwość składania tych uwag. Jak najbardziej będą brane te uwagi pod rozwagę, będą analizowane i będą przekazane wykonawcy do ustosunkowania się. Jak dobrze pan też wie, mamy termin na odniesienie się do nich, jeżeli zajdzie taka konieczność. Nie wykluczam również takiej okoliczności, będzie może i konieczność zdjęcia tego programu z sesji kwietniowej i podjęcia jej w najbliższym możliwym terminie, jeżeli przepisy do tego nas zmuszą. Natomiast przepisy na tą, i być może społeczeństwo, chwilę, które zażąda na tą chwilę, od prezydenta miasta, żeby poinformowała o co chodzi. Panie mecenasie, bo pani prezydent na tą chwilę, nie informuje nic społeczeństwa na ten temat. Nic. Ja panu nie przeszkadzałem, bym prosił, żeby pan ale mi dał się... Ale ogromnie przepraszam, szacunek się, mam dla pana, tylko dla wypowiedzi. Ja również dla pana, natomiast bym chciał, żeby pan mi dał też skończyć swoją myśl. Panie prezydent, niech pokaże, jest, co ma. W tamtym roku rzeczywiście byliśmy na spotkaniu, miałem przyjemność być osobiście, rozmawialiśmy w lutni na ten temat, na temat programu ochrony środowiska i nie tylko. Państwo wskazywaliście, jakie uwagi. My te uwagi jak najbardziej nie mamy. Nie Dlaczego są schowane, nie zostało opublikowane? Nie są schowane publicznie. Do szuflady. Z racji tego faktu, iż te uwagi tak naprawdę nie był ich termin na składanie. Był Każdy termin. Miał, panie mecenasie, możliwość złożenia uwag i bierzemy je pod uwagę. Panie... Będą rozpatrywane. Natomiast termin zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi sposobu wyłożenia programu ochrony środowiska, prognozy oddziaływania na środowisko, tak naprawdę teraz dookreśla i daje możliwość składania tych ponownie uwag. Ja nie mówię, że ich nie będziemy brali, bo jak najbardziej będą one rozpatrywane. Panie prezydencie i panie redaktor, i proszę państwa, powiem odpowiedzialnie. Pani prezydent majstruje przy procedowaniu tego programu. Nie. Majstruje, podobnie jak majstruje przy kwestii dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dotyczącej spalarni. To jest majstrowanie ze szkodą, odpowiedzialnie to mówię, ze szkodą z dla rozwagą mieszkańców miasta. Wypowiadać swoje słowa. Bardzo odpowiedzialnie mówię. Bardzo bym i mogę udowodnić, ze szkodą mamy dla dokument. Mieszkańców miasta. Ja po raz kolejny nie powtarzam, tych co jest w tym dokumencie nie tak. Dlaczego ma zostać nieopublikowany? I który dokument? Dlaczego gminny program ochrony środowiska, co jest w nim złego? Świetne pytanie. Odpowiem krótko, jednoznacznie. Słucham. Przeczytała pani redaktor ten program? Czy pani redaktor ma... wyobrażenie, że ten projekt programu, bo to jest projekt programu, opracowany w sierpniu ubiegłego roku, nie opiera się w ogóle na dokumentach. Świetne pytanie i dziękuję, odpowiedź będzie bardzo prozaiczna. Nie opiera się dokumentach, na których podstawie ta firma, której dostała zlecenie od miasta, od pani prezydent, powinna uwzględnić. Mianowicie 3 podstawowe dokumenty. Projekt dotyczący tego terenu, szczególnie terenu Boruty, są odpowiednie dokumenty opracowane za kadencji Jerzego Sokoła. Szkoda, że nie dokończył prezydent Jerzy Soku tego opracowania. Druga rzecz, opracowanie ekofizjograficzne dotyczące tego terenu, wykonane przez firmę na zlecenie miasta i zapłacone przez miasto, przez firmę niezależną z Wrocławia. I druga rzecz, mianowicie prognozy oddziaływania na środowisko
wykonano także przez firmę niezależną dla terenów Boruty. I odpowiadam pani w związku z tym na to pytanie. W projekcie programu ochrony środowiska na podstawie tych dokumentów powinna być stworzona pewna wizja najważniejsza, bo to jest najważniejszy moment dla miasta i dla mieszkańców. Co ma być na terenie dawnych zakładów Boruta? Projekt programu ochrony środowiska jest, jakby to nazywać, programem, w którym wszystko się znajduje. Ale nie znajdują się najważniejsze rzeczy, pewne zalecenia, pewne kwestie związane z dawnymi terenami. Oto walka jest w ogóle. I to jest najważniejsza rzecz dla funkcjonowania miasta i dla przyszłości miasta. Czy miasto ma być miastem przyjaznym dla ludzi, czy miastem, tak jak ten program otwiera, ten program w tym kształcie opracowany przez panią Iwonę Wieczorek, otwiera drogę do jednej rzeczy, bardzo niebezpiecznej. Mianowicie projekt programu ma stanowić podstawę do tego, ażeby było uchwalone za chwilę studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta w maju tego roku. A w studium na terenie tych dawnych zakładów Boruta przy akceptacji tak kiepskiego programu, projektu programu, jakim jest opracowane przez firmę Atmo i prognoza, która pomija zupełnie także te materiały z marca tego roku, ten teren staje się przedmiotem gier polegających na tym, że tam mają być zakłady utylizacji odpadów, składowisk odpadów, które na podstawie tych dokumentów, które mówiłem przed chwilą, opracowanych za kadencji prezydenta Jerzego Sokoła, który nie dokończył niestety tej sprawy. Pan Sokół to nawet sprawy... nie zrobił programu ochrony środowiska, bo który powinien w 2008 roku wydać. Zgadzamy się znów, ale proszę Państwa, to jest podstawowa rzecz. Ukrywa się te dokumenty, nie pokazuje się tych dokumentów instytucjom opiniującym, nie pokazuje się społeczeństwo, albo najgorsze, co jest skandalem w ogóle, jest to żenujące, że pani prezydent miasta Zgierza coś takiego mówi. W jednym z dokumentów, kiedy poprosiłem o te dokumenty, ile miasto za to zapłaciło, padło sformułowanie następujące. To nie było za kadencji pana prezydenta absolutnie obecnego tutaj, pana Staniszewskiego. Od razu sygnalizuję. Dostałem pismo, z których wynika, że dokumenty z Wrocławia, czyli to opracowanie ekofizyograficzne i prognoza oddziaływania na środowisko dla tego terenu, specyficznie wykonane, bardzo precyzyjnie, nie są ważne, ponieważ wojewoda uchylił uchwałę dotyczącą opracowania tego terenu. To jest skandal w ogóle, że takie sformułowanie było. Wojewoda uchyliła uchwałę, która miała określić zagospodarowanie tego terenu, ale z powodów proceduralnych, formalnych. Natomiast nie uchyliła tych dokumentów. I pytam się publicznie pani Iwony Wieczorek, prezydenta miasta, która majstruje przy opracowaniu tego programu, dlaczego nie opiera się na tamtych dokumentach. Panie prezydencie, bardzo proszę, te trzy dokumenty zostały uwzględnione, nie zostały uwzględnione. Jak pan odniesie się do słów pana Sławomierza? Jak najbardziej chciałem się do tego odnieść, ponieważ te dokumenty wielokrotnie są już przez pana mecenasa przytaczane przy różnych okazjach. Po co? Ja się cieszę, że do tego nawiązujemy. Pan dobrze też wie, że jeżeli mówimy już o samym studium, on wyznacza pewne kierunki tak naprawdę zagospodarowania przestrzennego miasta, wskazuje w tym zakresie, natomiast nie jest dokumentem prawa miejscowego, tak? Ale jest co? Studium, jeżeli o tym mówimy. Wiemy, ale studium pan tak naprawdę, wie, przyznaje, że po projekcie jeżeli, przyznaje pan jeżeli prezydent. Mogę w tym zakresie. Jasne. Również w tym zakresie studium odnosi się do prognozy oddziaływania na środowisko i programu ochrony na środowisko. Nie należy, myślę, tak do końca tego wszystkiego łączyć, ponieważ jedne i drugie dokumenty przygotowywane są w oparciu o przepisy prawa, opiniowane przez właściwe instytucje. Myślę, że jeżeli by Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska czy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznawali, iż dokumenty są w sposób niewłaściwie przygotowane, mają swoje wady, nie wypełniają stosownych zapisów, zanegowałyby taki dokument, natomiast nie udzielałyby opinii pozytywnej w żadnym zakresie. Ma pan opinie pozytywne do tych programów teraz? Regionalny dyrektor jak najbardziej teraz? Udzielił nam w tym zakresie. Kiedy? Z jakiej daty? Co do programu, teraz panu nie powiem z głowy, wiem, że jest. Ale po prognozie? Natomiast, po prognozie tak, z tego roku? Jedynie czekamy jedynie na dokument od sanepidu, który też jeszcze na ten nie temat... Nie sanepidu, nam... wojewódzki inspektor sanitarny. Od wojewódzkiego inspektora, tak, ma pan rację. To panie... Natomiast jedna ważna rzecz dla samego studium, dokument też został też właściwie sposób opracowywany przez urbanistów, zawiera kwestie związane chociażby z Parkiem Przemysłowym Boruta. No, ale gdzie jest w tych dokumentach? Ale jak najbardziej również, który mówimy. Tu, jeżeli mówimy o prognozie, ona też określa pewne ogólne gdzie? Aspekty. Gdzie pan znajdzie stronę, panie mecenasie? Nie będziemy tak rozmawiać, żeby pan, pan stronę, chciał, na żeby wszystko było... Ale momencik, panie mecenasie. Niech pan znajdzie stronę, proszę państwa, prognozie ochrony środowiska z marca tego roku, proszę znaleźć stronę, która mówi na terenie
opracowanie dotyczące uwag terenu po byłych zakładach Boruta. Niech pan znajdzie stronę, ja nie mam. To z drugą stronę zapytam. Panie Sowomierzu, panie redaktor, jeszcze tylko słowo. Jeżeli mówimy o programie ochrony środowiska, możemy przeczytać, że rekultywacja na przykład starych składowisk śmieci i tak dalej, a syn pana radnego Skupińskiego z PSL-u na Szczawińskiej po starym... Przelatuje pani zgrabnie, być może, przepraszam uprzejmie, szanuję panią bardzo, ale jeżeli ktoś przy tym chce upiec jakąś pieczeń polityczną, to nie ze mną te klocki. Panie, odpowiem pani redaktor, odpowiem. Ja muszę dokończyć, panu jedną rzecz, bo pan mówi o tym, że powinny być w sposób prawidłowy dopisane wszystkie elementy, które każdego terenu. Jak najbardziej, panie mecenasie, jak da pan mi dokończyć pani, tylko myśl, żeby pan mógł się, w tej sprawie. Mógł się do tego odnieść, bardzo bym prosił. To pani prezydent podpisała zgodę na rekultywację, panie mecenasie, do tego też wrócimy. Czy pani Kapusta wtedy, nie wiem. Ale pani Kapusta to była stwierdzenie, wtedy. To stwierdzenie, pani redaktor, jest też słuszne, nawiązuje do pewnych rzeczy, natomiast odnosząc się do samych dokumentów, o których wcześniej mówiliśmy, pan mówi, żeby było w programie, powinno być wszystko w sposób należyty uregulowany dla każdego obszaru. Nie, wydaje mi się, że nie. Tak jak samo studium tak określa w sposób ogólny pewne aspekty, tak i program ochrony środowiska określa ogólne ramy, w jakim kierunku ma to zmierzać. W żaden sposób pan mówi, że powinno być wskazane i mam panu wskazać, w jakim miejscu w tym programie się to znajduje. Nie, ja zapytam inaczej. Jaki dokument, czyli podstawa prawna jest do tego, aby taki element się znalazł? Nie ma, pan dobrze o tym wie. A ja odpowiem natomiast, panu. No teraz natomiast, już pani mi pozwoli, że ja powiem. Nie chcę nawiązywać do wczorajszego programu Moniki Olejnik. Prawidłowe. Ale proszę, panie adwocent, dwie rzeczy. Projekt programu ochrony środowiska wynika z określonych przepisów ustawy o ochronie środowiska. Tu się zgadzamy. I zakreśla określone ramy. Prezydent nakazuje takiej firmie i powinna nakazać, która wie, co robi, określone rzeczy, szczególną zainteresowaniem po terenach były zakładów Boruta. Skandalem jest, że projekt programu ochrony środowiska z sierpnia ubiegłego roku faktycznie nie zawiera żadnych, to jest miszmasz różnych kwestii. Powietrza, hałas nie dotyka najważniejszego problemu w mieście. Bo to jest specyfika tego miasta i to jest najważniejszy problem. Prognoza ochrony środowiska do tego projektu z marca bieżącego roku wyrywa pewną tekst z badań ekofizjograficznych opracowane przez firmę wrocławską, natomiast nie ma żadnych wniosków. Ten, kto przeczyta ten program, nie będzie wiedział, że dotyczy to byłych zakładów Boruta, gdzie tam opracowanie w latach 2000, 2005-2007 zakazywało jakichkolwiek inwestycji w sposób znacząco oddziaływający na środowisko, dla których absolutnie potrzebny jest raport oddziaływania na środowisko. Pani prezydent, ten dokument w momencie wydawania decyzji do spalarni i teraz programu ochrony środowiska zastanawiam się, gdzie ma. Czy ma w jednej szufladzie, czy drugiej, czy poza szufladą. Ale wracając ad vocem do jeszcze jednych rzeczy związanych z tym, co pan prezydent powiedział. Panie prezydencie i pani redaktor, ja nie odpowiadam za to, że mieszkańcy rzadko widzą, gdzie jest sala obrad i dlaczego nie przychodzą i robią. To jest kwestia zainteresowania mieszkańców na pewno. Ale społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, którego trzeba dobrze informować o tym, co się dzieje. Pani prezydent robi spotkanie na temat partycypacji społecznej z pustą salą dwa miesiące czy miesiąc temu, a sama nie wykonuje podstawowych obowiązków, które ciążą na prezydencie, bo pani prezydent jest wybrana przez mieszkańców, żeby rządziła gminą, to jest wspólnota gminna. Pani prezydent zamieszcza w biuletynie informacji publicznej, a nie robi żadnych konsultacji. Ale cieszę się to, co pan prezydent powiedział. Panie prezydencie, informuję pana i społeczeństwo miasta Zgierza, że instytucje takie jak marszałek województwa, wojewoda, wojewódzki inspektor sanitarny, Najwyższa Izba Kontroli, została poinformowana o tej sytuacji, co się dzieje, bo nie można przechodzić do porządku dziennego. I dostałem pismo z Urzędu Marszałkowskiego, bardzo ważne, że w imieniu marszałka zawiadamia mnie dyrektor departamentu, że marszałek interesuje się całą procedurą związaną z przygotowaniem tych dokumentów. Pytanie ostatnie. Nie mam pretensji do pana, tylko nieobecny dzisiaj pani prezydent w ogóle, czy interesujący się tą sprawą, czy nie. Pytanie publiczne, które powtórzę jeszcze raz. Pani prezydent, dlaczego pani nie respektuje uchwał Rady Miasta Zgierza zapadłych w tej kadencji, w 2012 roku, gdzie jest obowiązek w ważnych sprawach dla miasta, ażeby prezydent...
zarządzała z urzędu konsultacje społeczne. Dlaczego pani tego nie robi? Znaczy, drodzy panowie, kończmy dzisiaj rozmowę, dlatego że i tak nie rozmawialiśmy w ogóle o programie. Zgierzanie na pewno nic z tego nie wnioskują. Nie, ja też myślę, dziękuję że państwu zajrzą za uwagę. Do dokumentu. Do zobaczenia. Albo przyjdą na spotkanie. Bardzo dziękuję.